Jeżeli chcesz uwolnić się od trudnych emocji, takich jak gniew, nienawiść, zawiść, duma, konieczne jest, aby uwolnić opór wobec tych emocji, aby wejść w stan neutralności do tych emocji, aby uznać je w sobie, a następnie obdarzyć je miłością. Bo kiedy uznasz, a nawet pokochasz w sobie trudne emocje, one zaczną się transformować, rozpuszczać i uwalniać w tobie natychmiast. Bo kiedy nie ma oporu, ładunek emocjonalny może z ciebie wypłynąć. Emocje mogą szarpać nami jedynie wtedy, kiedy są wyparte i nieuznane. Wraz z transformacją tych najtrudniejszych emocji łączymy się coraz bardziej, coraz głębiej z błogim stanem wewnętrznego spokoju. Łączymy się coraz głębiej ze swoim najwyższym potencjałem, który jest silnie blokowany przez wszystkie te nieuznane w nas emocje. Trzeba jednak pamiętać o pewnej pułapce, która blokuje uwalnianie wielu trudnych emocji. Umysł czy też aspekty ego są bardzo często uzależnione od tych trudnych emocji. Dla nich lęki, zazdrość, poczucie winy czy gniew są jak narkotyk. Uwalnianie trudnych emocji i dekodowanie programów uzależnienia od tych emocji wykonywane jest w intensywnym, niezwykłym kursie oczyszczania umysłu, który prowadzę i na który zapraszam z serca. Zobacz niezwykłe opinie osób biorących udział w tym kursie na stronie www.kwantowyskok.pl. Dziękuję, że tu jesteś.